Michał Wiśniewski stanie przed niesamowitym wyzwaniem. Według doniesień medialnych legendarny wokalista zespołu Ich Troje zmierzy się w nadchodzącej edycji legendarnego show telewizji Zygmunta Solo Rzeżaka. W widowisku ma występować przeciwko własnej żonie. Fani nie mogą doczekać się oficjalnego komunikatu potwierdzającego udział wokalisty. Michał Wiśniewski to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych postaci polskiej sceny show biznesu. Legendarny muzyk pop miał przyjąć propozycję zawodową, która raz na zawsze może przypomnieć fanom w Polsce o jego osobie i twórczości. W uwielbianym przez tysiące Polaków show ma wystąpić przeciwko swojej żonie. Michał Wiśniewski nową twarzą kultowego show? Według magazynu Party, Michał Wiśniewski będzie jedną z twarzy nadchodzącej, wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami. Muzyk miał zostać skuszony intratną propozycją, którą miał złożyć mu sam szef stacji Zygmunt Solo Rzeżak. Aby emocje w programie były odpowiednio duże, o nagrodę kryształowej kuli będzie miał zmagać się ze swoją żoną. Sam Michał Wiśniewski już w zeszłym roku miał prowadzić rozmowy ze stacją w sprawie swojego udziału, ale wtedy skończyło się wyłącznie na spekulacjach. Dominika Tajner-Wiśniewska już jakiś czas temu przewija się na giełdzie nazwisk celebrytów, którzy mają zaszczycić swoją obecnością kultowe show. Według doniesień medialnych argument małżeństwa występującego przeciwko sobie bardzo spodobał się producentom serii, którzy mieli zaproponować intratne stawki ceniącemu swoje usługi Wiśniewskiemu i jego żonie. Kto jeszcze wystąpi w Tańcu z Gwiazdami? Wśród nazwisk, które mają wystąpić w nadchodzącej edycji, nie zabraknie obecnego mistera Polski, piosenkarki Kasi Moś, czy Agnieszki Radwańskiej, która miała dostać wielkie pieniądze za przyjęcie propozycji telewizji Polsat. O ile nie potwierdzono jeszcze udziału żadnego z tych znanych osób, o tyle udział małżeństwa Wiśniewskich wydaje się mocno prawdopodobny, zważając na to, że legendarny wokalista był raz gościem programu, gdzie wykonał swój kultowy utwór Zawsze z Tobą Chciałbym Być. I filmem według bardzo nieoficjalnych doniesień, do programu ma także powrócić znana i lubiana Beata Tyszkiewicz, która od lat zasiadała w jury. Pomimo tego, że legenda polskiego kina zmagała się ostatnio z wielkimi problemami natury zdrowotnej, to teraz ma na nowo cieszyć swoją obecnością fanów show. Czy któraś z tych plotek znajdzie swoje potwierdzenie w rzeczywistości? O tym przekonamy się już na wiosnę przy okazji premiery najnowszego sezonu Tańca z Gwiazdami.